zwycięstwa w śmierci, piekło i szatana. Wychodzi z grobu dnia trzeciego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Pańskiego. Obchodzimy dzisiaj drugi dzień świąt.
Przyszłą niedzielę będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, 8 dni. Ten czas nam przypomina, że ten czas Wielkanocy jest jak jeden dzień. Te 8 dni świętowania przypomina nam, że tego czasu Chrystus nas zbawia, że jest to czas dla nas najważniejszy. W tym przyświętej Panu Bogu polecamy zmarłych ksiądz Kamil Andrzeja Szymkowicza w 28 mszy świętej gregoriańskiej, ja świętej pamięci Adama Maduzia, jego rodziców Zofię i Stanisława. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Przepraszam, korekta intencji. Ksiądz Kamil modli się za Stanisława w 28. rocznicę śmierci, Stanisławem Edwarda Wincentego, Antoniego Lipskich, Stefana Niemira. Ja w intencji dziękczynnej z okazji 33. rocznicy sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Marka za ich dzieci Marysię, Wiktorię, Jakuba, Basię i wnuczkę Helenkę z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Anielskiej dla całej rodziny. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, o wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładzisz grzechy świata, przyjmowanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówił o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufamy. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni, uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i z tym grzechu zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju chodzi, choć poległ od życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała. Ja zatrzymałego na skałę ujrzałam. Wiemy, żeś z martwych stał, że ten cud prawdziwy o królu zwycięstwo, bądź nam miłościwy. Amen. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Oto który Pan uczynił, radujmy się w Nim i weselmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy, wsłuchajmy się w słowa listu rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, poranek wielkanocny jest najbardziej radosnym dniem w dziejach świata. Oto życie, które zostało przerwane, rodzi się na nowo. Bóg zaświadcza o tym niezwykłym cudzie osobiście, najpierw przyjmując na siebie wszelkie cierpienia i słabości, łącznie ze śmiercią, a następnie pokonując je w sposób całkowity i nieodwołalny. Rozpacz ustępuje więc dzisiaj miejsca nadziei na definitywne zwycięstwo dobra nad wszystkim, co kojarzymy ze złem. Czas Zmartwychwstania Pańskiego może kojarzyć się tylko z wielkim światłem. Odtąd nie ma już więcej nocy i ciemności. Bielszczad Zmartwychwstałego Pana przesłania wszelką czerń zła, które nagromadziło się w dziejach ludzkości. Ta niezwykła jasność, której już nic przesłonić nie zdoła, zwiastuje czasy przyszłe, kiedy to wszyscy zbawieni ludzie, odziani w białe szaty, zasiądą wokół tronu zwycięskiego baranka. Uroczystość zmartwychwstania jest więc wielkim świętem całej ludzkości, ponieważ jako chrześcijanie wierzymy, że wszyscy zmartwychwstaniemy na wzór Chrystusa. W 2021 roku został wszczęty proces beatyfikacyjny Jacka Krawczyka, młodego 25-letniego świeckiego katolika pochodzącego z ziemi rzeszowskiej, który zmarł w opinii świętości w 91 roku. Jacek studiował na KUL-u teologię i psychologię. Podczas studiów zarówno rówieśnicy, jak i profesorowie zauważyli jego niezwykłą wrażliwość na wskazania boskie i na potrzeby ludzkie. Był normalnym młodym człowiekiem, uzdolnionym muzycznie, pasjonującym się fotografią, ale równocześnie pragnął służyć ludziom, co uzewnętrzniło się szczególnie w pomocy osobom starszym i chorym. Jego głęboka wiara została poddana bolesnej próbie w ostatnim okresie życia, gdy wykryto u niego chorobę nowotworową. Świadectwem wyjątkowej dojrzałości duchowej Jacka Krawczyka są pozostałe po nim zapiski i listy. W ich świetle jawi się on przede wszystkim jako człowiek wsłuchany w głos Boga i pragnący posłusznie pełnić Jego wolę. Była to postawa zbliżona do zachowania starotestamentalnego Samuela, który na Boże wezwanie odpowiedział pokornie: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Źródłem, z którego wyrasta życie osób świętych, jest głęboka wiara. Wymownym świadectwem podejścia do wiary młodego Jacka może być ponad wiek dojrzałe wypracowanie pod tytułem Dlaczego wierzę?, jakie napisał podczas nauki religii w pierwszej klasie drugiej liceum ogólnokształcącego. Oto jego fragment. Wiara pomaga mi w życiu, szczególnie w trudnych okresach. Często będąc załamany, czytam Pismo Święte. Człowiek odczuwa potrzebę posiadania kogoś bliskiego. Dla mnie tym bliskim człowiekiem, a zarazem Bogiem, jest Chrystus i Jego Matka. Wiem, że na nich zawsze mogę liczyć. Życie bez Boga w sercu to życie zaprzepaszczone. Po latach już jako student KUL-u Jacek Krawczyk napisał w swoich notatkach duchowych: Bogu dziękuję za wiarę, bo ona pozwoliła mi widzieć w człowieku Chrystusa. Praktycznym zastosowaniem tych słów była posługa Jacka w pogotowiu ratunkowym i w domu rencistów, gdzie nie tylko pomagał chorym, ale i prowadził z nimi rozmowy na temat wiary. Praktykował modlitwę kontemplacyjną i propagował ją wśród swoich bliskich. Potrafił modlić się całą noc, gdy były organizowane czuwania w katedrze. Opieką studentów, który organizował dla nich wyjazdy integracyjne, napisał w swoim wspomnieniu: Jacek napełniał innych radością, a kiedy trzeba było, to prowadził rozważania i modlitwę i wtedy wszyscy odkrywali, jaka za tym nieco trzpiotowatym sposobem życia kryje się głębia ducha.
Sługa Boży Jacek Krawczyk zwracał uwagę na istotny aspekt wiary, jakim jest konieczność jej ciągłego rozwoju. Trzeba przechodzić od wiary w Boga, która może pozostawać tylko na poziomie umysłu, do wiary Bogu, czyli do przyjęcia Go wolą i sercem, a ostatecznie całym swoim życiem. Jeszcze jako uczeń rzeszowskiego liceum Jacek mówił: tak często mijamy Chrystusa, ile razy widzimy Go w ludziach. Stoi w kolejkach razem z nami, a my Go nie widzimy. Jakże to przykre, On chce do nas dotrzeć, tylko my nie chcemy. A potem już jako student KUL-u pisał: jeśli Syn Boży tak daleko posunął się w swej miłości ku nam, że oddał swe życie, a wcześniej nam służył, to czyż my nie mamy czynić tego samego? W ten sposób Jacek Krawczyk akcentował, że konsekwencją osobistego uwierzenia Bogu musi być całkowite zawierzenie Mu i wytrwanie w postawie służby. Jego ulubioną, często odmawianą modlitwą były słowa świętego Karola de Foucault: potrzebą mej miłości jest oddać się całkowicie w Twe ręce, Boże, bez reszty, z ufnością nieskończoną, bo Ty jesteś moim Ojcem. Ostatni etap życia Jacka Krawczyka, naznaczony śmiertelną chorobą, był czasem, w którym upodobnił się on do Chrystusa cierpiącego, a równocześnie żył nadzieją, jaką daje zmartwychwstanie. Jego wiara i zaufanie Bogu osiągnęły wówczas szczyt rozwoju. Dał temu świadectwo, pisząc w swoich zapiskach: Chrystus leczący jest jedynym z największych filarów życia chorego. Jest to ważne wszędzie tam, gdzie wiara jest słaba i trzeba ją umocnić. Tę słabość Chrystus też leczy. W czasie największego cierpienia Jacek mówił, że Chrystus kocha go bardziej niż innych, bo postawił go w samym środku swego krzyża. Głęboko przeżywana łączność z męką Jezusa była dla Jacka źródłem ufnej nadziei. Wyraził to w następujących słowach: Chrystus prowadzi bezpiecznie człowieka, który mu zaufał, do zrozumienia prawdy o włączeniu go we własną ofiarę, którą złożył na krzyżu. Cierpienie nie jest karą, ale łaską, aktem miłości, którym Chrystus powołuje wybraną przez siebie osobę do specjalnego posłannictwa. Jacek odchodził z tego świata z wielką ufnością, że Chrystus jest blisko niego. W liście skierowanym niedługo przed śmiercią do promotora swojej pracy napisał: wiem, że może mnie już niedługo nie być. Nie mąci to jednak mojego spokoju. Znów będzie tak, jak On zechce. To, że moje zaufanie rośnie, nie powinno księdza profesora dziwić. Wiem, że obecność Chrystusa przy mnie jest sprawą pewną. Na kilka dni przed śmiercią Jacek zwierzył się w podobny sposób ze swego zaufania Chrystusowi innemu księdzu: ufam, że Pan nasz będzie mnie wspomagał, że przygotował mi dość siły i wiary i że mnie nie opuści w tej drodze, bez względu na to, dokąd ona wiedzie. Postawa sługi Bożego Jacka Krawczyka jest dla nas przypomnieniem, że trzeba brać życie na serio. Nigdy nie traktować go jako okazji do zabawy, ale jako dar od Boga, któremu należy maksymalnie zaufać. Będzie to możliwe, gdy spojrzymy na nasze krótkie ziemskie życie z perspektywy ostatecznej, sięgającej nieskończonej przyszłości, jaka czeka nas po zmartwychwstaniu. Do takiego dojrzałego patrzenia na życie ludzkie Jacek zachęcał, mówiąc: aby życie było piękne, trzeba najpierw umieć żyć. A życiem przecież jest nie tylko ta nasza chwilowa egzystencja. Przejawem niezwykłej dojrzałości tego młodego człowieka są też inne jego słowa, które powinny stanowić program życiowy każdego chrześcijanina: obym chrześcijaństwo przyjmował w pełni, jako dziecko Boga, Jego Syn. Obym całą duszą i pełnym miłości sercem mógł Go kiedyś chwalić za dobroć, miłość, wierność. Obym przybliżał innych do Niego. Podpisał ksiądz profesor dr habilitowany Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Powstańmy. Trwając w radości paschalnej przez Chrystusa, zanieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół Boży, za Jego pasterzy i wszystkich wiernych, aby byli w świecie świadkami prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy narodów i państw, aby swoje zadania podejmowali w duchu służby życiu ludzkiemu, którego wartość można odczytać z Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za środowiska akademickie, za wykładowców, studentów i uczelnie, aby ich działalność pomagała nam zrozumieć, jak wielką wartość ma fakt zmartwychwstania Chrystusa. Cię prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej z okazji 33. rocznicy ślubu Małgorzaty i Marka. Módlmy się za ich dzieci, Marysię, Wiktorię, Jakuba, Basi, wnuczkę Helenkę, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. Cię prosimy. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy już umarli. W tej Eucharystii polecamy Stanisława w 28. rocznicę śmierci, Stanisławę Edwarda Wincentego, Antoniego Lipskich, Stanisława Niemira. Miłosierdziu Bożemu polecamy również zmarłych z naszych parafialnych wypominek: Henryka Miszczaka, Stanisława Mazek, Józefa Bronisławę, Stefana Antoniego Walczyńskich, Wacława Michalinę Antoniego, Reginę Kielczyków, Alicję Wiśniewską, Halinę Figurę, Bogumiłej, Zygmunta Wierczuków, Józefa Roszkowskiego, Henrykę Kurkowską, Halinę Mirosława, Michała Woźniszczuków, Krystynę Szczepańską, Magdę i Leszka Domarackich, Bolesława Krystynę, Marka Wojciecha, Aleksandrę Filipków, Franciszka i Sławomira Saczywko, Joannę Konec, Maria Edwarda Mroczkowskich, zmarłych z całej rodziny Bilewiczów i Mroczkowskich, aby spotkali Chrystusa i w Nim otrzymali szczęśliwe życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy czerpiąc wiedzę religijną z bogactwa teologii, doświadczali w sakramentach Kościoła tego, co poznajemy. Ciebie prosimy. Ojcze Wszechmogący, Ty dajesz nam się poznać w swoim Synu i przez Niego udzielasz nam swoich łask. Racz wysłuchać naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała głową pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała głową pęta, ręka święta, alleluja. Twój Adamie, Duch spocony, pochód ludzki dokończony. Idziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi, alleluja. Idziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi, alleluja. Próżno straży grób strzeżecie, już go tutaj nie znajdziecie. Stał przed nikną skarbę góry, Bóg natury, alleluja. Stał przed nikną skarbę góry, Bóg natury, alleluja. Teraz on na ludzkie plemię i na nią patrzy ziemię, która dziś przybrana kosztem prawa, alleluja. Która drogą dziś przybrana kosztem prawa, alleluja. Thank you.
chrzestwe święte, zmartwychwstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie. To królowanie, alleluja, alleluja. Potem z Tobą królowanie, alleluja, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwały swojego imienia, a każdy na cześć nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosi Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Romualdem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o Małgorzacie i Marku i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa
i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o Stanisławie, Edwardzie, Wincentym, Antonim, Stefanie, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju.
Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
To jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Niech nowy naród wybrany wyśpiewa radość paschalną i nowym hymnem wysławia Chrystusa zmartwychwstałego. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Gdyż On jak lew pełen mocy podeptał smoka otchłani i tych, co w śmierci zasnęli, obudził głosem orzeczem. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Zwyciężył oto Zbawiciel, wspaniały Władca Wszechświata, mieszkańców nieba i ziemi połączył w jednej Ojczyźnie. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja. Zwyciężył oto Zbawiciel, wspaniały Władca Wszechświata, mieszkańców nieba i ziemi połączył w jednej. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Ostań się Jezu na duszy radością Paschy wieczystej i jak skrzyżowany Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw, niech wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, korzystając z okazji, ponieważ tak jak ogłaszaliśmy, dzisiaj naszymi ofiarami wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, chcę Was zachęcić do poszukiwań.
żeby jakoś tak odłożyć na bok, nie wiem, Instagram, TikTok, odłożyć na bok jakieś głupie pamiętniki z wakacji, ukrytą prawdę i po prostu zacząć czytać. Każdy ma jakby swój pułap, od którego może zacząć, sięgnąć, ale trzeba po prostu czytać. Zazwyczaj trzeba też czytać to, co mnie przekracza. Czyli nawet jeśli coś czytam i nie do końca rozumiem, to też trzeba czytać, bo takie lektury właśnie rozwijają. I jeśli dzisiaj jesteśmy w klimacie Lublina, Uniwersytetu Katolickiego, to też warto jakby was zachęcić, zaproponować paroma nazwiskami. Bo jeśli ktoś poszukuje jakichś chrześcijańskich kategorii, wartości, przekonań, no to na gruncie etyki zachęcam do Wojtyły i Jana Pawła II, który z katedry etyki na Kulu poszedł na katedrę Piotrową. Nawet jako kardynał dalej był wykładowcą i niektórzy studenci dojeżdżali do Krakowa na to, aby wysłuchać wykładów kardynała Wojtyły. A więc z katedry etyki poszedł na katedrę Piotrową. Więc zachęcam do czytania Jana Pawła II i Wojtyły. Jeśli chodzi o metafizykę, no to świętej pamięci ksiądz Maryniarczyk. Jeśli będziemy mówić o religii, filozofii religii, zachęcam do jeszcze żyjącej, chociaż już jest w podeszłym wieku, siostry profesor Zofii Zdybickiej. A jeśli będziemy mówić o antropologii, to zachęcam do ojca profesora Mieczysława Krąpca. Jeśli właśnie poszukujemy takich zdrowych nurtów, które będą nas ubogacać, to zachęcam, aby tych nazwisk poszukiwać, czytać. A jeśli ktoś chciałby wysłuchać, no to zapraszam na katechezy dla dorosłych. Już odbyły się raz, dwa, trzy spotkania. Teraz będzie czwarte o bierzmowaniu. Wcześniej było o koncepcji człowieka według świętego Tomasza z Akwinu. Spotykamy się w drugie i czwarte soboty miesiąca po mszy o godzinie 18. Czyli dobrze jest rozpocząć mszą świętą o 18 i zostać na katechezie. Także jeśli ktoś nie zdąży przeczytać, to zachęcam, aby przyjść i wysłuchać. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Wesel się królowo. Regina celi letare.
Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Warszawie Radości. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.